Radio Dwuja. Historia szkoły podstawowej w Uwielinach, część piąta. Czteroklasowa szkoła powszechna w Uwielinach. Dnia 23 lutego 1932 roku nastąpiła reorganizacja szkoły z typu trzyklasowego na typ czteroklasowy, gdyż kuratorium przyznało dla Uwielin czwarty etat nauczycielski. Klasy były wówczas bardzo liczne, warunki lokalowe wadliwe. Sprawę utrzymania klasy czwartej kierownictwo szkoły wniosło do dozoru szkolnego, który uchwalił dodatkowy budżet środków materialnych na rok szkolny 1932-1933. Natomiast utrzymanie klasy do końca roku szkolnego 1931-1932 kierownictwo wzięło na siebie. Dnia 28 lutego 1932 roku przyjechała z Warszawy nauczycielka Janiszewska i z dniem 1 marca tegoż roku objęła obowiązki. Lokal na funkcjonowanie klasy został wynajęty na wsi u Romana Wróblewskiego. Pani Janiszewska otrzymała wychowawstwo i nauczanie oddziału trzeciego. Tablice sporządzono z drewnianych okiennic. W roku 1932-33 w październiku przybył nauczyciel Gustaw Gutknecht i objął zajęcia w oddziale 1A i 1B. Nadal pracowały Maria Czapiżanka, kierowniczka, i Anna Trizna, a także Jan Michalski. W roku 1933 na jednym z posiedzeń Rady Pedagogicznej podjęto uchwałę o prowadzeniu oświaty pozaszkolnej. Ułożono program odczytów niedzielnych dla ogółu ludności. Program objął cykl nauki z anatomii i higieny człowieka i cykl nauk o Polsce współczesnej. Pierwszy wykład odbył się w niedzielę 29 stycznia 1933 roku. Zorganizowano także świetlicę dla młodzieży otwartą w każdą środę w sali szkolnej. Wykłady odbywały się także z udzielania pierwszej pomocy, a cykl pogadanek przeprowadził przybyły do szkoły lekarz. Trzy razy podczas wykładów odbyły się wyświetlania obrazów zgodnych z omawianą treścią. Latarnię projekcyjną przywiózł ksiądz proboszcz Bolesław Brajczewski. Szczególnie podobały się slajdy dotyczące powstań w obrazach wypożyczone z macierzy. 18 czerwca 1933 roku rozpoczął pracę nauczyciel kontraktowy Mieczysław Stępiński. Pracował bardzo krótko. W roku szkolnym 1933-34 przybył z powiatu sierpeckiego Leopold Majewski, nauczyciel etatowy, który na własną prośbę zostaje przeniesiony do Długowoli. Na miejsce Jana Majewskiego przybył nauczyciel z Goszczyna, Roman Andrzejewski. W tym okresie wynajmowane były sale u pana Zachaja w Uwielinach i pana Błaszczyka w Kędzierówce. Ponieważ warunki lokalowe pogarszały się, kierownictwo postanowiło w roku szkolnym 1935-1936 przenieść klasy do tzw. bursy. Budynek ten był wówczas pod zarządem dyrektora Lasów Państwowych. W maju 1935 roku, jak podaje kronika, zmarł wódz narodu. Szkoła z serdecznym żalem łączyła się z całym narodem w żałobie. Nastrój był smutny i niezmiernie poważny. Dziatwa przez radio śledziła przebieg uroczystości żałobnych, a następnie w dniu 16 maja cały dzień przetrwała na stanowisku w pobliżu toru kolejowego, aby oddać ostatni hołd ziemskim szczątkom wodza. Nie znaczył nic ulewny deszcz i wichura. Dzieci czekały cierpliwie w chwili nadejścia żałobnego pociągu i doczekały się.